Dzisiaj na scenie Raciborskiego Centrum Kultury wystąpiły dzieci z przedszkola nr 23 w Raciborzu. Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi zaprezentowali piosenki i wierszyki oraz złożyli życzenia skierowane do seniorów, których oczywiście nie mogło zabraknąć na widowni. Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Raciborskie przedszkolaki tradycyjnie uczciły święto babci i dziadka, przygotowując wyjątkowe wydarzenie w Raciborskim Centrum Kultury. Po raz kolejny już organizowany przez Przedszkole 23 Dzień Dziadka, Dzień Babci w Raciborskim RCK-u z wielką fetą, wielka gala. Dzieci będą występowały dla swoich dziadków, swoich babci. To wielkie przeżycie dla nich, stąd też ogromny wkład nauczycieli, samej pani dyrektor za przygotowanie ich do dzisiejszego występu. Z tego miejsca dziękuję. Wkład jest ogromny, emocje są potężne. Cieszę się, że przedszkole angażuje się w taką inicjatywę jak właśnie obchody Dnia Babci i Dziadka w tak dużym zakresie, jak to się właśnie dzisiaj tu odbywa. Oczywiście nasze dzieci się przygotowywały już bardzo długo, bardzo rzetelnie, są wspaniałe i mam nadzieję, że pięknie wystąpią. Będą życzenia w postaci wierszy, tańców i piosenek. Serduszko dla babci, serduszko dla dziadka i buziaczki słodkie. Na to wyjątkowe spotkanie najmłodsi przygotowali prezenty oraz występy artystyczne, na które zaprosili wielu gości. Każdy z obecnych przy wejściu na wydarzenie otrzymał słodkości przygotowane przez pracowników przedszkola. Mamy zrobione przepiękne serduszka, które babci i dziadkowie dostaną do domu. Mamy babeczki, które sobie wezmą do domu i zjedzą do kawy. A poza tym będzie też niespodzianka, ponieważ mamy gości, którzy przyjechali do nas z Czech. I będą to i babcie, i dziadek, i będzie pani dyrektor z przedszkola w Małych Ościcach, która z nami prowadzi projekty. I nasze dzieci przygotowały też coś w języku czeskim. To będzie niespodzianka. My jsme velice rádi, že jsme dostali pozvání od paní ředitelky Judity, protože my s ní velmi rádi spolupracujeme. Naše mateřské školy máme vzájemnou spolupráci a budeme velmi vlastně překvapeni tady z toho svátku, protože u nás tento svátek neslaví v České republice. Takže jsme milé překvapení a těšíme se, co uvidíme. Naši čestní sousedi nešventují Dňa babčí dědka. Dlatego, będąc gostmi našeho předškola, mají okazí zobaczyć, jak u nás wyjątkowo obchodzi się te święta i być może wprowadzić tą tradycję u siebie. Obecni na widowni goście włączyli się do artystycznych występów, śpiewając wspólnie piosenki. Kto nie znał słów, mógł wspomóc się śpiewniczkiem otrzymanym przy wejściu na wydarzenie. Przedszkolaki nie kryły zadowolenia z wizyty gości i wspólnej zabawy, a zgromadzeni seniorzy nie kryli wzruszenia. Z okazji święta dzieci również przygotowały piękne laurki i życzyły swoim babciom i dziadkom wszystkiego, co najlepsze.